Dziś mamy relację z Miejskiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, na której przedstawiono kandydatów do Rady Miasta. Przypominamy również o obowiązkowej jesiennej deratyzacji. Na koniec wypijemy filiżankę ciepłej herbaty z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego Eugeniuszem Kłopotkiem. Posłanka Jolanta Szczypińska otworzyła Miejską Konwencję PiS, która odbyła się w minioną sobotę w sali rycerskiej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Między innymi przedstawiła słupskich kandydatów PiS na radnych wojewódzkich, byłego posła Romana Giedroycia, byłego radnego słupskiego Tomasza Rosińskiego oraz nauczycielka Anny Lenz-Wojciechowicz. Maszerujmy do zwycięstwa, mówiła Szczypińska podczas swojego przemówienia. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości idzie w tych wyborach samorządowych, maszeruje do zwycięstwa w całej Polsce. Maszeruje do zwycięstwa, które jest tak bardzo potrzebne nam wszystkim. Polsce, ale również lokalnym, naszym małym ojczyznom. To hasło jest również zobowiązaniem, bo ono oznacza, że kandydaci w tych wyborach samorządowych będą pełnić służbę, będą pełnić swoją misję. Posłanka PiS dodała, że trzeba usunąć tę władzę, która marginalizuje nasze miasto i sprawy zwykłych mieszkańców. Czas na zmiany również w Słupsku. Trzeba odsunąć tę władzę, która marginalizuje nasze miasto, której cechą jest niesłuchanie mieszkańców, niesłużebna rola, ale przede wszystkim arogancja, buta, pycha i działania wymierzone na szkodę naszego miasta. Jednak kluczowym punktem konwencji było wystąpienie Roberta Kujawskiego, kandydata PiS na prezydenta Słupska. Zdaniem Kujawskiego najpierw trzeba uporządkować finanse miasta, a potem zadbać o tworzenie nowych miejsc pracy. Nasze priorytety to przede wszystkim praca, inwestycje, zdrowie, finanse miasta, rodzina, pomoc potrzebującym, budownictwo, infrastruktura, edukacja oraz to, czego bardzo w tym mieście potrzeba – przejrzystość. Przejrzystość działań prezydenta, przejrzystość działań radnych, przejrzystość podejmowania decyzji. Żeby każdy mieszkaniec tego miasta wiedział, że jego złotówka została w tym mieście wydana jak najlepiej. Jego przemówienie w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nagrodziło oklaskami około 50 osób. Urząd Miasta Słupska przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji jesiennej. Do przeprowadzenia tego zadania zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 15 października rozpoczynamy jesienną akcję deratyzacyjną. Tutaj przede wszystkim zwracamy się ze szczególną prośbą do mieszkańców Słupska, aby te paczki, te pojemniki, które zostaną rozłożone na nieruchomościach jednorodzinnych i wielorodzinnych, nie były przez nich w żaden sposób dotykane, poruszane, aby uczulili też swoje dzieci do tego, żeby tych paczek, tych pojemników z deratyzacją po prostu nie ruszać. Istotne jest też to, aby gdzieś tam w piwnicy, jeżeli w budynkach wielorodzinnych, w piwnicach będą rozłożone te trutki, aby powstrzymywać swoje zwierzęta domowe od kontaktu z tymi substancjami. Są to substancje trujące, które mają na celu zapobieganie rozwoju populacji gryzoni w mieście. Deratyzacja będzie przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego. Zarządcy nieruchomości zobowiązani są do poinformowania mieszkańców i wywieszenia na drzwiach wejściowych oraz klatkach schodowych stosownych informacji. W poniedziałek w Słupskiej Herbaciarni odbyło się spotkanie z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego Eugeniuszem Kłopotkiem. Parlamentarzysta określił oczekiwania współrządzącej partii względem zaplanowanych na 16 listopada wyborów samorządowych. Tak się składa, jeśli spojrzymy wstecz, że wybory samorządowe są takim dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, papierkiem lakmusowym, jak nam wiatr wieje, czy w plecy, czy w oczy. Zawsze tak się zdarzało do tej pory, kiedy wybory samorządowe były rok przed wyborami parlamentarnymi, że jeżeli mieliśmy przychylne wiatry w wyborach samorządowych, to pomimo oczywiście wieszczonej często przez opozycję i również przez niektóre nieprzychylne nam media klęsce, nigdy do tej klęski nie doszło. Zawsze Polskie Stronnictwo było. Niekiedy zawsze mówię, było, jest i będzie. Skoro już prawie 120 lat jest na scenie politycznej Polski, oczywiście z różnymi sukcesami, niekiedy i porażkami, ale jest.
Poseł zachęcał również obywateli, aby poprzez zaangażowanie w wyborach zwiększyli swoje wpływy na obraz lokalnej, jak i krajowej polityki. Ja ze swej strony mogę po pierwsze zachęcać tylko, żeby obywatele do tych wyborów się pofatygowali. Ja wiem, że to nie jest obowiązek, ale przynajmniej raz na 4 lata, a nie raz częściej, można zrobić porządek z jednymi, a drugim dać zielone światełko. Bo my często narzekamy oczywiście na polityków, rozumiem, przyjmuję, na władzę, ale kiedy przychodzi ten moment, że można rozliczyć autentycznie, bo każdy z nas wtajnie może zagłosować za lub przeciw, to jednym być może należy się nauczka i trochę pokory więcej, ale innym być może warto dać tego powera do przodu. Słupscy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zawarli porozumienie z Platformą Obywatelską, na mocy którego poprą kandydaturę Zbigniewa Konwińskiego na prezydenta miasta. Dodatkowo PSL zarekomendowało 6 kandydatów do Rady Miejskiej, którzy wystartują z list PO. To porozumienie dotyczy miasta Słupska. Się bardzo cieszę, że udało nam się bardzo szybko je zawrzeć, że na naszych listach, na listach Platformy Obywatelskiej są osoby rekomendowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe i członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też osoby bezpartyjne rekomendowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Myślę, że to znacznie zwiększa szanse nas wszystkich w Słupsku, w mieście Słupsku, listy Platformy Obywatelskiej. Paweł Kądziela, siedzący obok mnie, kandyduje w okręgu numer 4, to jest okręg obejmujący osiedle akademickie, Westerplatte, Hubalczyków z trzeciego miejsca i ze sporymi szansami na mandat. Mam nadzieję, że zawalczy i ten mandat Paweł Kądziela obejmie. Jutro będziemy prezentować wszystkich kandydatów i tam również będzie informacja, kto konkretnie jest na listach z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja się bardzo cieszę i to jest dla mnie powód do dumy, jest dla mnie też wielki honor, że formacja polityczna o tak długiej tradycji na polskiej scenie politycznej udzieliła mi swojego poparcia i zrobię wszystko, żeby zaufania działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Słupsku i w powiecie słupskim po prostu nie zawieść. Jak widać, koalicyjna współpraca obu ugrupowań układa się pomyślnie nie tylko na szczeblach centralnych, ale również w lokalnych samorządach. Pełną listę kandydatów Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta poznamy już we wtorek, 14 października.